jak już to wczoraj mówiłem, z taką podwójną radością. Pierwszą radością moją to jest to, że mogę być w gronie tak zacnych braci i sióstr, których Pan Bóg wiele razy używał, używa i będzie używał w budowaniu swojego królestwa, w budowaniu swojej chwały, swojego Kościoła. I chwała Mu za to. Nie dzięki nam, ale dzięki łasce tu stoimy. To dzięki łasce, nie dzięki nam samym, jak śpiewaliśmy. Chwała niech będzie Jezusowi za Jego wielką dobroć, za Jego wielką miłość i za ten przywilej dzielenia się Bożym Słowem właśnie na tym miejscu. Tak jak już tutaj brat pastor wspomniał, któremu też bardzo dziękujemy, jako Stowarzyszenie Służba Szalom mieliśmy ten przywilej wczoraj usługiwać na tym miejscu i dzielić się tematyką Izraela, do której też Pan Bóg nas powołał w ciele Pana Jezusa Chrystusa, byśmy się dzielili tym, co jest też w Bożym sercu na ten temat. Cieszę się, że wraz z bratem Mirosławem tutaj możemy być i przekazujemy Wam pozdrowienia od wszystkich tych, którzy kochają Kościół Boży, kochają Jego lud i są z nami w modlitwach też. Chciałbym, byśmy dzisiaj kontynuowali nieco tą tematykę wczorajszego dnia, właśnie tematykę związaną z Izraelem. Rozpocznę może od takiego pytania czy stwierdzenia. Jeżeli my lub ktoś inny, kogo dobrze znamy, robi coś w życiu wyjątkowo rzadko, to szczególnie to pamiętamy. Jeżeli ktoś, kogo znamy, nagle zachowie się w taki sposób, który nigdy się nie zachowywał wcześniej, to długo pamiętamy i być może wspominamy, a pamiętasz wtedy na przykład zrobiłeś to i to, a ty nigdy przecież tak się nie zachowywałeś. Otóż mówię to dlatego, że w życiu Mesjasza, Pana Jezusa Chrystusa też zdarzyły się takie dwa momenty, które przynajmniej znamy z przekazów Ewangelii, które nie były codziennością w Jego misji, w Jego chodzeniu, w Jego służeniu. Otóż zdarzyło się, że przynajmniej dwa razy według ewangelicznego przekazu Pan Jezus zapłakał. Prawda? Nie znamy, więcej historii być może było ich, ale nie znamy tego czarno na białym napisanego w Słowie Bożym. Wiemy, że pierwszy raz zapłakał nad grobem swojego serdecznego przyjaciela Łazarza. I kiedy otworzymy Ewangelię Jana, 11 rozdział, 35 werset, bodajże jest to najkrótszy werset w Biblii. Tak przynajmniej mnie uczono, jak byłem na szkółce. On mówi, stwierdza krótkie słowa, i zapłakał Jezus. Koniec. To był pierwszy raz, kiedy Zbawiciel zapłakał. Ale był też drugi raz, taki bardzo charakterystyczny. I właśnie nad tym drugim razem chcę się troszeczkę bardziej skupić. Ten drugi przekaz mówiący o tym, kiedy Pan Jezus zapłakał, znajduje się w Ewangelii Łukasza. Łukasz mówi nam o tym w rozdziale 19. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim. Mówiąc, gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte jest to przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd i zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Zobaczmy, jaka była postawa Pana Jezusa Chrystusa wobec swojego ukochanego miasta i narodu, do którego przyszedł. Pan Jezus, Mesjasz Izraela, odwieczny król Jerozolimy, użalił się i z wielkim rozrzewnieniem przemawiał nad tym miastem i nad tym ludem. Mesjasz Jezus, znając przyszłość tego narodu, on z żalu rozpłakał się nad nim. Z żalu zapłakał, jak powiedziane jest w Słowie Bożym. Rzeczywiście ciężkie czasy przyszły na Jeruzalem. Już w roku 70. przyszły cesarz Tytus po śmierci Chrystusa w 70 roku obległ Jerozolimę. Doszło do zrujnowania wspaniałej świątyni. I rzeczą ciekawą jest, że Rzymianie wcale nie zamierzali zburzyć tej wspaniałej świątyni. Nawet sam przyszły cesarz Tytus zakazał tego zrobić. Jednakże według historycznych przekazów okazuje się, że dziwnym trafem zapruszył się ogień wewnątrz świątyni. I
właśnie to zapruszenie ognia spowodowało bardzo szybko pożar, bardzo szybko spowodowało zniszczenie i stała się rzecz dziwna, że te wszystkie złote przedmioty, te wszystkie złocenia, których przecież było mnóstwo w świątyni, zaczęły się topić, zaczęły się wytapiać i wypływać pomiędzy kamienie tego wspaniałego budynku. I żołdacy rzymscy rzucili się i rozłupywali kamień po kamieniu, żeby wydobyć wszystko złoto, wszystkie skarby, które tam zostały. Jak już mówiłem, nie było to zamiarem władz rzymskich, żeby burzyć świątynię, dlatego że bano się, że zniszczenie świątyni może spowodować jeszcze większy bunt, jeszcze większe rozruchy w tych prowincjach rzymskich i na tym nie zależało władzom rzymskim. Jednakże stało się tak, że nie zostało tam kamienia na kamieniu. To potwierdzają źródła już pozabiblijne, ale wiemy, że potwierdzają to zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział, że przyjdą ciężkie czasy. I rzeczywiście jeszcze najgorsze miało nadejść dla tego miasta. Znamy to z historii powszechnej, że w roku 132 naszej ery, po śmierci Chrystusa, wybuchło kolejne powstanie przeciwko Rzymowi i zostało w bardzo okrutny, w bardzo krwawy sposób stłumione. Historyk żydowski Józef Flawiusz mówi o tym, że żołnierze rzymscy po kostki brodzili we krwi. Wszystko zostało zniszczone, a całe miasto w dosłownym tego słowa znaczeniu zostało zaorane, zostało zrujnowane i postawione na nowo. Została tam postawiona rzymska kolonia, która została nazwana Aelia Capitolina na cześć cesarza Aeliusza, który był promotorem, protektorem tego właśnie zburzenia Jerozolimy. Jak podają różne źródła, w ten czas zginęło około 1 000 000 mieszkańców. Nie tylko Jerozolimy, ale okolic. Tak więc to, co mówił Pan Jezus, zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu. Wypełniło się w bardzo krwawy sposób. Cena za niewolnika, już wczoraj to wspominałem, nie przekraczała ceny konia na targach, dlatego że tak mnóstwo było niewolników żydowskich, których Rzymianie sprzedawali masowo na targach niewolników. I tego, czego nie zrobił Tytus, dokończył później właśnie cesarz rzymski Aeliusz. I rozpędzono Żydów po całym istniejącym świecie i rozpoczęła się w ten czas wielka diaspora, która trwała 2000 lat i która na naszych oczach pomału zaczyna się kończyć. Już w 48 roku, kiedy powstało nowożytne państwo Izrael i jeszcze wcześniej, Pan Bóg sprawił, że te proroctwo, o którym mówił brat pastor tutaj przed chwilą, zaczęło się powolutku wypełniać. Pan zaczyna sprowadzać lud swój do swojej ziemi. Zaczyna być wierny przymierzom, które kiedyś obiecał. Do dnia dzisiejszego pobożni Żydzi na całym świecie obchodzą smutne święto, 9 Av, na pamiątkę zburzenia świątyni, na pamiątkę tej tragedii, która się wydarzyła w ich narodzie. I słowa Pana Jezusa, jak mówiłem, wypełniły się co do joty, bo On sam powiedział, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Przyjrzyjmy się jednak nieco bliżej, nieco uważniej postawie Pana Jezusa w momencie, kiedy wypowiedział te słowa. Czy Jego łzy, zastanówmy się, czy Jego łzy, czy Jego płacz, czy Jego rozrzewnienie połączone z tymi słowami oznaczały wyrok sądu na to miasto i na ten lud? Jestem przekonany, że z pewnością nie. A zaraz Wam powiem dlaczego. Jednakże wiemy to z historii, że zupełnie odwrotnie postąpili naśladowcy Pana Jezusa, chrześcijanie z wielu narodów. Poprzez wieki swojej historii mówiono, że nie będziemy się użalać nad Jerozolimą, nie będziemy się użalać nad Izraelem i zamiast współczuć i pocieszać, niestety ich osądzili. Dlaczego? Wkrótce przywódcy Kościoła, tak zwani ojcowie Kościoła, wiemy to z historii, stwierdzili, to Żydzi ukrzyżowali Jezusa, to oni Go odrzucili, to przecież oni wołali krew Jego na nas i na nasze dzieci. Mają teraz za swoje. Nie ma Jerozolimy, nie ma świątyni. To sam Jezus ich ukarał. Przecież im to przepowiedział.
i tak dalej, i tak dalej. I tak ośrodek ważności Kościoła przeniósł się z Jerozolimy w inne miejsca, aż w końcu teraz wiemy, że osiadł w Rzymie. Ale to jest już Kościół, który odszedł od swoich pierwotnych, biblijnych korzeni, które z sobą przedstawiał. W ten sposób chrześcijaństwo, zamiast pokazać Żydom Mesjasza Jezusa współczującego, to pokazali im Jezusa z biczem, który ich osądza, który ich odrzuca. Tymczasem zastanówmy się, czy tak naprawdę Pan Jezus osądził Jerozolimę. Czy Jego łzy i żal to był wyrok sądu? Odpowiedź znajdziemy właśnie w tym fragmencie Ewangelii Łukasza w wersecie 42. Myślę, że to jest klucz do całej wypowiedzi Pana Jezusa. Pan Jezus mówi, o gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Zastanówmy się, dlaczego to jest, czy było, czy jest zakryte przed ich oczyma. Jak to się stało, że nie poznali czasu swojego nawiedzenia, zostało zakryte przed ich oczyma? Czy sami zakryli sobie oczy? Czy może ktoś im zakrył te oczy? Jak do tego doszło? I zapytamy, o co tutaj chodzi. Ale myślę, że to jest część misternego i nie do końca zrozumiałego Bożego planu zbawienia, planu miłości dla nas i dla Izraela. W tej tajemnicy zakrycia ich oczu tkwi miłość do Ciebie i do mnie i do całego Kościoła. Jednakże zobaczmy do źródła. Jak to się stało? Otwórzmy Księgę proroka Izajasza w rozdziale 29 i werset 9 i 10. Zdrętwiejcie i pozostańcie zdrętwiali. Zaślepcie się i trwajcie w zaślepieniu. Upijcie się, lecz nie winem. Zataczajcie się, lecz nie od mocnego napoju. Gdyż Pan wylał na was ducha twardego snu. I zamknął wasze oczy. Gdyż Pan wylał na was ducha twardego snu. I zamknął wasze oczy. To jest proroków. I zakrył wasze głowy. To jest jasnowidzów. To jest przyczyna zakrycia oczów Izraela. To jest przyczyna, dlaczego Pan Jezus mówi, nie poznaliście czasu swego nawiedzenia, ale teraz zakryte jest to przed waszymi oczyma. Stwierdza Pan Jezus w Ewangelii Łukasza. W oryginale hebrajskim jest tutaj użyte bardzo ciekawe słowo. Właśnie w księdze Izajasza. Pan wylał na was ducha twardego snu. Ten twardy sen język hebrajski nazywa słowem tardema. To jest słowo dosyć rzadko używane w przekazie Biblii hebrajskiej, bo zaledwie 7 razy, o ile się nie mylę, w całej Biblii jest ono użyte. Ten twardy sen to słowo po raz pierwszy Pan Bóg używa w Biblii, kiedy stworzył Adama i Słowo Boże w pierwszej Mojżeszowej w drugim rozdziale mówi, że Bóg Adama uśpił. I co zrobił? Wyjął żebro i utworzył później kobietę. I ten sen Adama, którego Pan Bóg go uśpił, można powiedzieć, jest nazwany właśnie tym samym określeniem, co sen, który Pan Bóg zesłał na naród izraelski. Ja nie chcę tutaj przedłużać mojej usługi. Jest jeszcze więcej miejsc, o których mówi Słowo Boże, określa tego słowa, ale na przykład jest też to określenie użyte w pierwszej księdze Samuelowej, kiedy Pan Bóg zesłał taki twardy sen na Saula, kiedy Dawid wtedy do niego podszedł. Wiemy, że mógł go zabić, ale tego nie uczynił. Ale zostawmy. Jeszcze w Księga Przypowieści używa tego słowa w jednym przykładzie. Księga Hioba i oczywiście Księga Izajasza w kontekście Izraela. Pan Bóg zesłał na was ducha twardego snu. Jest to coś niezwykłego, coś tajemniczego. Część misternego Bożego planu, który tylko po części został objawiony apostołowi Pawłowi. Bo kiedy sięgniemy do listu apostoła Pawła do Rzymian, do rozdziału 11, jest to rozdział cały poświęcony właściwie tej Bożej tajemnicy, tajemnicy Bożego planu związanego właśnie z Izraelem. Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swojego ludu.
I później dalej, kiedy byśmy czytali, śledzili ten rozdział na przykład od wersetu 25, apostoł Paweł dalej stwierdza w tym temacie, ażebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Zobaczmy, jak wielką miłość okazał Bóg. Najpierw poświęcił swojego pierworodnego syna, którym jest Izrael. Tak, wcale się nie przesłyszeliście. Pan Bóg poświęcił swojego pierworodnego syna, którym jest Izrael. O tym mówi nam już druga Księga Mojżeszowa. O tym wczoraj wspomniałem i przypomnę ten fragment Bożego Słowa z drugiej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 4, wersety 22-23. I powiesz do Faraona, to Pan Bóg mówi do Mojżesza. I powiesz do Faraona, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię do ciebie, wypuść syna mojego, aby mi służył. Jeśli będziesz się wzbraniał od wypuszczenia go, ja zabiję twego syna pierworodnego. I później dalej możemy powiedzieć, Pan Bóg nie przestał tak nazywać swój lud, bo kiedy otworzymy Księgę Ozeasza, rozdział 11, to zobaczymy, jak bardzo emocjonalnie Pan Bóg wyraża się o swoim ludzie. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie. Składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom, a przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem do nich, aby ich nakarmić. Zobaczcie, Pan Bóg wyraża swoje serce, swoje emocje. I dalej Ozeasz mówi, jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie, zaniechać cię, Izraelu? Jakże mógłbym zrównać cię z Adam i postąpić z tobą jak Seboim? Zadrżało we mnie serce. To mówi Pan Bóg. Byłem do głębi poruszony. On ciągle kocha swoje dziecko. Chociaż to dziecko jest nieposłuszne. Chociaż to dziecko jest niekarne. Ale Pan Bóg go ciągle kocha. On ciągle ma z nimi swój plan. I tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, on poświęcił ich, aby nas przyciągnąć. On zakrywa im oczy, aby poganie mogli wejść. Chociaż to zakrycie oczu Izraela kosztowało ich wiele cierpienia. Kosztowało ich, można powiedzieć, tragedię, którą przeżyli w tym czasie, o którym mówiliśmy. Tak więc Izrael jest jego synem pierworodnym, ale później, to mówi apostoł Paweł w 28 właśnie w wersecie 11 rozdziału, stwierdza takie słowa. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi. Ale dlaczego się tak stało? Apostoł Paweł mówi, dla waszego dobra. Dla mojego dobra. Oni stali się Bożymi nieprzyjaciółmi. Dla mojego dobra Pan Bóg zesłał na nich ducha twardego snu. Ale co do wybrania, apostoł Paweł mówi, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nie przestali być jego pierworodnym synem. I widzimy z tego, że Pan Bóg poświęcił ich dla naszego dobra, ale nie tylko ich. Dla naszego dobra poświęcił syna jednorodzonego. Jednorodzony syn przyszedł na ten świat. Przyszedł, aby zbawić ciebie i mnie. To Pan Jezus Chrystus. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I apostoł Paweł właśnie w tym 11 rozdziale odwołuje się do Księgi Izajasza. Kiedybyśmy zobaczyli na wersety 8, to apostoł Paweł mówi, jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia. Apostoł Paweł tego ducha twardego snu nazywa duchem znieczulenia. Dał im oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą. I czy można winić niewidomego za to, że nie widzi?
Czy można winić głuchego za to, że nie słyszy? A niestety to powszechne chrześcijaństwo wiele, wiele ku temu zrobiło, że obwiniali niewidomego za to, że nie widzi i głuchego za to, że nie słyszy. Tymczasem twórcą tej ślepoty, byśmy powiedzieli, tej głuchoty, tego snu, za tym stoi Pan Bóg, za tym stoi Jego plan, bo On w ten sposób chciał Ciebie i mnie przyciągnąć do swojego królestwa. Chciał wszczepić nas do tego szlachetnego, oliwkowego drzewa, o którym właśnie mówi apostoł Paweł. Zobaczmy, że przez jednego i drugiego syna Pan Bóg nas tak bardzo umiłował. I taka miłość każdego z nas zobowiązuje. I to mówi mi, że skoro śpią, to kiedyś się obudzą. Apostoł Paweł mówi, że skoro ich zaślepienie było zbawieniem dla świata, było zbawieniem dla mnie i dla Ciebie, to ich zmartwychwstanie będzie jak powrót do życia. Będzie to niezwykłe, będzie to niesamowite. I tutaj musimy powiedzieć, że sprawcą ich przebudzenia będzie Duch Święty. Będzie ten, którego pragniemy, będzie ten, którego oczekujemy w naszym życiu, a Jego działanie jest potężne. Słyszeliśmy to piękne świadectwo. Wierzę, że Pan Bóg będzie dalej działał w naszych sercach i w ich sercach, a naszym zadaniem jest przynosić ich przed Boże oblicze, modlić się, ażeby Pan Bóg przebudził ich z tego snu, żeby jak najwięcej jeszcze z nich mogło się obudzić i zobaczyć swojego Mistrza, swojego Pana, swojego Zbawiciela. I ta Boża miłość, którą nam pokazał, również nas zobowiązuje, abyśmy, wiecie, to są słowa proroka Zachariasza, kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. A myślę, że nasze zadanie jest, abyśmy nie dotykali źrenicy Bożego oka, ale byśmy dotykali Bożego serca. Modląc się za Jego lud, błogosławiąc im, nie dotykamy źrenicy Bożego oka, ale dotykamy Jego serca. A to porusza Pana Boga. On ciągle kocha swój lud. On ciągle poprzez swój lud kocha nas, kocha mnie i Ciebie. Żeby nie przedłużać, chciałbym zakończyć takim wspaniałym słowem, które jest komentarzem samym w sobie. A jest ono zapisane w końcówce rozdziału 11 listu apostoła Pawła do Rzymian. Wersety od 33 do 36. O głębokości, bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są Jego wyroki i niewyśledzone Jego drogi. Czy potrafimy wyśledzić? Ja nie rozumiem do końca Bożego planu. Jest to tajemnica po części objawiona. Ale nawet apostoł Paweł, apostoł narodów mówi, o jakże niezbadane są Jego wyroki i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą Jego? Albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko i Jemu niech będzie chwała na wieki wieków.